Turek.net.pl. Relacja. Witam na konferencji prasowej Lokalnego Porozumienia Samorządowego. Spotkaliśmy się z Państwem, ponieważ uważamy, że nadszedł odpowiedni moment, by zaprezentować kandydata na burmistrza miasta Turku w nadchodzących wyborach samorządowych. Te wybory to szczególnie ważne, są szczególnie ważne dla miasta i całego powiatu. Lokalne Porozumienie Samorządowe jest formacją skupiającą ludzi o rozmaitych przekonaniach i profesjach, ale przede wszystkim ludzi, którym na sercu leży przyszłość ich miasta i powiatu. W nadchodzących wyborach stawiamy na profesjonalizm. Miło mi ogłosić, że naszym kandydatem na burmistrza miasta Turku jest Romuald Antosi. Pozwólcie, że oddam mu teraz głos. Proszę bardzo. Pewnie duże zaskoczenie dla wszystkich. Witam serdecznie. W listopadzie kończy się 12 lat rządów burmistrza Zdzisława Czapli oraz jego ekipy. Co zyskali, a co stracili mieszkańcy Turku w tym okresie? Uważam, że dla Turku to czas niewykorzystanych, a wręcz zmarnowanych szans. Kiedy inne miasta dynamicznie rozwijały się, a ich władze skutecznie pozyskiwały nowe miejsca pracy, władze Turku przeznaczyły ogromne pieniądze w przedsięwzięcia, które nie przekładają się na spodziewany przez wszystkich efekt. Dodatkowo konsekwencje dotychczasowych działań lub ich zaniechań Turkowianie będą ponosić przez kolejne lata. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest dzisiejszy Turek? Wyludnia się. Średnia wieku rośnie, a liczba mieszkańców maleje. Młodzi uciekają, a osobom starszym pozostaje samotna starość albo w najlepszym wypadku emigracja za swoimi dziećmi. Nie wykorzystuje potencjału gospodarczego. Mimo stworzenia za ogromne pieniądze terenów inwestycyjnych, władze nie umieją albo nie chcą przyciągnąć znaczących inwestorów. W konsekwencji nie ma szans, by młodym ludziom, którzy pozostali w mieście, pozwolić, by mogli tutaj żyć, zakładać rodziny, a tym bardziej, by przyciągnąć nowych mieszkańców. Kolejną taką rzeczą jest zadłużenie miasta. Gdy burmistrz Czapla i jego ekipa obejmowali władzę w 2002 roku, mówili, że zadłużenie wynosi kilka milionów złotych. Dziś, po 12 latach ich rządów, jest to około 35 milionów złotych. Inwestycje ostatnich lat, powstałe za kolosalne pieniądze, nie przekładają się na oczekiwany przez wszystkich efekt. Inną kwestią jest konieczność spłacania zadłużenia. Mieszkańcy mogą to boleśnie odczuć w kolejnych latach. Kolejną sprawą to jest to, że miasto Turek kojarzy się z miastem, które nie rozwija się, a wręcz cofa się w rozwoju, a kilkanaście lat temu kojarzyło się z prężnym ośrodkiem paliwowo-energetycznym. Dowodem na to jest lansowane od kilku lat przez obecną władzę hasło Miasto w klimacie Mechofera. Turek drugiej połowy XX wieku to miasto, z którego wszyscy mogli być dumni. Miasto dynamicznie rozwijające się, znaczące na mapie kraju. Obecny Turek to Turek upadający, z którego w ciągu kilkunastu lat ubyło około 4000 mieszkańców. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to proponuję porównać to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 12 lat w takim Turku i w Uniejowie. To, o czym powiedziałem przed chwilą, to tylko kilka przykładów z długiej listy. Podobne zdanie ma dziś chyba większość mieszkańców Turku. Wielu z nich rozgląda się dziś wokół siebie i zadaje sobie pytanie, w czym mnie, jako mieszkańcowi i podatnikowi, ta władza pomogła? Dlaczego dzisiejszy Turek to nie jest ten Turek, który zapamiętałem z czasów dzieciństwa? I to mimo tego, że zmienił się ustrój, że zostały otwarte granice i staliśmy się częścią Unii Europejskiej. Dlaczego nasze dzieci i bliscy są zmuszeni, by wyjeżdżać za chlebem? Szanowni Państwo, jestem radnym i wiem, co robi turkowska władza. Od dłuższego czasu wszelkie projekty zmian i ulepszeń zgłaszane przez mieszkańców miasta lub radnych opozycji są albo blokowane, albo ignorowane. Od kilku lat staram się wywierać nacisk na tę swoistą formę porozumienia, proponując alternatywne rozwiązania, ujawniając nieprawidłowości i apelując o zdrowy rozsądek
przy podejmowaniu decyzji na sesjach Rady Miejskiej, ale władzy to nie interesuje. Choćby ostatnie wydarzenia podczas sesji, sprawa związana z planem zagospodarowania przestrzennego na terenie po byłej Mirandzie. Byliście Państwo, to doskonale widzieliście, jak to wyglądało. Rzeczywistości, w jakiej żyjemy w Turku, już nie da się zagadać albo zalukrować. Jak próbuje to robić pan burmistrz Czapla i jego ludzie? Sytuacja jest bardzo trudna i zmiany potrzebne są natychmiast. Szanowni Państwo, zaraz po jesiennych wyborach zamierzam wprowadzić plan dla wylodniającego się i tracącego na prestiżu Turku w oparciu o wykorzystanie istniejących terenów inwestycyjnych i aktywne poszukiwanie inwestorów. Ostatecznie wyjaśnić kwestię przyszłości dostaw ciepła dla Turku w kontekście perspektywy zamknięcia elektrowni. Przyjrzeć się na nowo gospodarce śmieciowej. System musi być efektywny, ale bez łupienia mieszkańców. Zmienić system zarządzania miastem i jego spółkami w oparciu o rzeczywisty, a nie fikcyjny udział mieszkańców. Te zagadnienia są częścią mojego programu wyborczego. O szczegółach wymienionych zagadnień będę mówił podczas konwencji wyborczej Lokalnego Porozumienia Samorządowego, która odbędzie się 7 października i na którą już dzisiaj zapraszam do Koloseum. Dziękuję bardzo.